Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. A już teraz, proszę Państwa, o polityce, i to chyba bardziej takiej denerwującej, aniżeli niektóre zmagania sportowe, ponieważ Państwa i mojemu gościowi, młodemu działaczowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, śnią się czasy powrotu Leszka Balcerowicza. Ale zupełnie poważnie i zupełnie tradycyjnie. Państwa i moim gościem senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Demokraci, Konserwatyści Marka Biernackiego. Wszystkich wymieniłem? Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, panie senatorze, dzień dobry państwu. Pan to tak na poważnie z tym Balcerowiczem? Proszę pana, ja uważam oczywiście, że na poważnie. Pan mnie zna jako człowieka szczerego i zwykle jak mnie pan pyta, to ja szczerze odpowiadam. I tutaj odpowiedź też jest szczera. Uważam, że Polska przez ostatnie 30 lat odniosła ekonomiczny sukces, a tym, kto położył fundamenty pod ten sukces, był Leszek Balcerowicz. I jak dzisiaj widzę, że w Polskim Ładzie na potęgę promuje się socjalizm, etatyzm i wszystkie możliwe PRL-owskie izmy, to, że tak powiem, napisałem to, co napisałem i podtrzymuję to. I rozumiem, że nawet takiego momentu autorefleksji nie było. Nie, ja zawsze to mówiłem. Myślę, że takim dobrym źródłem, że tak powiem, informacji, co sądziłem na różne tematy, jest mój blog na Salonie 24, mam tam ponad 2000 notek. Znajdzie pan wielokrotnie moje pochwały pod adresem Leszka Balcerowicza. Panie senatorze, ale ja wiem, no jest pan niezwykle barwną i kontrowersyjną postacią, taką nietuzinkową, powiedziałbym nawet. No po prostu mam swoje poglądy. Jestem konserwatystą w takim, myślę, nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, ale w takim wymiarze amerykańskim, to znaczy konserwatywny obyczajowo, a liberalny ekonomicznie. Wiem, że to jest rzadki przypadek w Polsce, ale ja takim rzadkim przypadkiem jestem. No wie pan, ja tak ze łzą w oku to z kolei powiem panu tak, socjalistą co prawda nie jestem, ale jak tak patrzę na dokonania Gierka i porównuję z tym, co zrobił Gierek później, to wszystko, co się działo po 89 roku, to jakoś blado wypadamy. No, przypominam tylko panu, że osiągnięcia Gierka były na kredyt, a ostatnio w wywiadzie dla Salonu 24 również pan profesor Orłowski, bądź co bądź znany ekonomista, powiedział, że te wszystkie wyniki gospodarcze przez ostatnie 6 czy 7 lat Prawa i Sprawiedliwości były na kredyt i teraz właśnie ten kredyt trzeba spłacać. Więc jeżeli, a ja przypominam, że przed wyborami prezydenckimi 2010 roku Jarosław Kaczyński, zabiegając o głosy lewicy, nazywał Edwarda Gierka patriotą. Mówił to w Sosnowcu, najbardziej lewicowym regionie w Polsce. No to jeżeli ten Gierek był dla Jarosława Kaczyńskiego autorytetem, to oczywiście należy pamiętać wszystko. Należy pamiętać prosperity lat 70. na kredyt, ale należy też pamiętać, co się stało, jak to prosperity się załamało. Kartki wszelakiego rodzaju, ceny regulowane, które chce wprowadzać pan poseł Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości i różne inne tego typu wynalazki. No ale to poseł Smoliński, rozumiem, jest zwiedziony chociażby światłą myślą kolegów pana senatora z Platformy Obywatelskiej, którzy mówią o tym, że takie regulacje powinny być, że cena pieczywa powinna być niższa, że cena masła powinna być niższa, etc., etc., czyli tych dóbr konsumpcyjnych. Czyli to nie da się tego inaczej zrobić, jak przez gospodarkę właśnie centralno-planistyczną. No nie ma innej możliwości. Proszę pana, ja bym powiedział tak, no tu cały czas tak de facto to rozmawiamy w zasadzie o Polskim Ładzie i ja chcę powiedzieć, że byłem jednym z czterech senatorów, którzy mimo poprawek, które zostały zgłoszone w Senacie, głosowałem przeciw temu programowi. Wiedziałem, że tak będzie i głosowałem z dwóch powodów. Zaraz panu powiem jakich. Pierwszy powód jest taki, ja nie muszę tego mówić, mówi to pan Adam Abramowicz, były poseł PiS-u, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, który powiedział tak, Polski Ład oducza aktywności. Polski Ład skłania, aby ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przechodzili na etaty, a ludzie, którzy są na etatach, nie podnosili swoich kwalifikacji, bo im się nie opłaca więcej zarabiać. Nazwał ten program
programem zideologizowanym. Panie senatorze, to proszę się nie gniewać. Ja nie znam akurat pana Abramowicza, chociaż to nazwisko coraz częściej... Ale ja go znam. Coraz częściej gdzieś tam pada. I Prawo i Sprawiedliwość też go zna. W przestrzeni publicznej. No to widzi pan, to już całkowicie. No, nie znam człowieka, który z Prawa i Sprawiedliwości. Makabra. Ale wie pan, tak zupełnie poważnie, to akurat pracownicy etatowi zawsze płacili 9% składki zdrowotnej i nie mieli jak się przed tym migać. W związku z powyższym ja nie widzę tutaj nic złego, że na przykład ludzie pracujący w mediach, ludzie, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych, śmieciowych, ludzi, których zmusza się do tego, żeby pracowali czy współpracowali, mimo tego, że wszystkie znamiona pracy są wyczerpane, mieli firmy i przechodzili na samozatrudnienie, to być może to jest rzeczywiście lekarstwo na to, żeby dzisiaj były pieniądze na służbę zdrowia, na emerytów, na rencistów, na nauczycieli, na lekarzy, na pielęgniarki, na całą sferę budżetową. Gdyby wszyscy byli zatrudnieni na etatach, to jest jakiś pomysł. Proszę pana, ja panu powiem tak. Ja uważam, że oczywiście jesteśmy w czasie pandemii i służbę zdrowia należałoby dofinansować, ale żadne dofinansowanie służby zdrowia nic nie pomoże, dopóki się tej służby zdrowia nie zreformuje. Każdy kolejny rząd próbował tą służbę zdrowia reformować, a Prawo i Sprawiedliwość próbuje reformować służbę zdrowia już po raz drugi. Bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji był pomysł sieci szpitali pana ministra, senatora wówczas Radziwiłła. Teraz się Prawo i Sprawiedliwość wycofuje w zasadzie rakiem z sieci szpitali. Zaczyna powoływać jakąś agencję nadzoru szpitalnego, która ma nadzorować, jak rozumiem, jakieś procesy w szpitalach. Od nadzoru się jeszcze pieniędzy, że tak powiem, nie zwiększyło, nie przybyło pieniędzy od nadzoru. Tak mi się wydaje. Więc w związku z tym oczywiście możemy dyskutować o większej składce zdrowotnej, ale dopóki nie przeprowadzimy, że tak powiem, reformy udanej służby zdrowia, to jakiekolwiek pieniądze, jakie pan w ten system wpompuje, będą po prostu przejedzone. Mm-hmm. Tym bardziej, że mam świadomość tego, kto na przykład w wielu przypadkach jest dyrektorem danej placówki podległej samorządowi. No ale, znaczy ja bym przede wszystkim powiedział tak, to jest mój autorski pogląd. Pan mnie zaprosił jako pewnego rodzaju oryginała, więc ja się tu dzielę nie. Moimi panie senatorze, ale wie pan, to było w pozytywnym tego słowa znaczeniu wypowiedziane. W związku ja z powyższym proszę się nie obrażać. Czy pan widział, żebym ja się obrażał? Nie, ja mam dystans do siebie, więc chcę panu powiedzieć tak. Ja na przykład uważam, że przekazanie szpitali samorządowi powiatowemu nie było do końca dobrym pomysłem, bo to jest tak, że ten szpital jest za dużą jednostką jak na większość powiatów w Polsce i mamy sytuację taką, że starosta w bardzo wielu przypadkach nie może przeprowadzić jakiejś racjonalizacji, ponieważ wie, że jeśli przeprowadzi jakiś ruch, który jest ekonomicznie uzasadniony, to momentalnie przegra w wyborach, ponieważ ta placówka jest na tyle duża i zatrudnia na tyle dużo osób, że na przykład powiedzenie, że my nie będziemy mieli, znaczy ja panu powiem tak, ja w moim okręgu wyborczym... Panie senatorze, to ja panu ułatwię to zadanie, bo widzi pan, to jest z panem tak, ale to oczywiście bardzo urocze i fajne, że ten czas mija nam bardzo szybko. Natomiast streszczając pewnie to, co chciał powiedzieć senator Jan Filip Libicki. Generalnie, jeden powiat ma szpital, drugi powiat ma szpital. No to teraz, jeżeli starosta w jednym powiecie zlikwiduje ten szpital, a w drugim ten szpital będzie, no to zaczną się wtedy właśnie, no jak to? Ja mam, a ty nie masz. Czyli reasumując, po części jednak marszałek Grodzki miał rację z tą liczbą szpitali. Znaczy ja panu powiem inaczej. Ja nie jestem lekarzem. Ja panu opowiadam sytuację z mojego okręgu wyborczego. W skrajnym przypadku od szpitala do szpitala jest 16 kilometrów. I w każdym z tych szpitali są te same oddziały. Ponieważ jak mnie ktoś pyta, dlaczego nie byłem na otwarciu, konkretnie ksiądz proboszcz pyta mnie na swoich imieninach, dlaczego nie byłem na poświęceniu oddziału ginekologicznego w tym szpitalu. Ja mówię, bo nie miałem czasu, a po co otwieracie oddział ginekologiczny, jeżeli 16 kilometrów dalej, tylko szpital w innym powiecie też ma oddział ginekologiczny, otwórzcie inny oddział, którego tamci nie mają.
to ksiądz proboszcz do mnie mówi, no chyba pan nie uważa, że nasi mieszkańcy będą się rodzić w sąsiednim powiecie. Wie pan, żaden system opieki zdrowotnej... To streściłem przed momentem. Panie senatorze, pan siedzi, ja też siedzę, w związku z powyższym nasi słuchacze szczególnie... Ja całe życie siedzę, Płci męskiej niech też usiądą na moment. Ja nie wiem, czy panowie, przepraszam, że akurat tak do panów się w tej chwili odwołuję, ale nie jest to ani żaden seksizm, ani tym bardziej jakakolwiek forma dyskryminacji kobiet, ale proszę sobie wyobrazić, że my faceci, wybierając lekarza pierwszego kontaktu, musimy sobie też wybrać i wskazać położną. Ja się pytam, na co i po co. No, ja akurat nie wiem o tym, że ja powinienem sobie wskazać. No to już pan wie. Wypisując deklarację do lekarza pierwszego kontaktu, wybiera pan sobie również położną. To w takim razie, że tak powiem, jakoś mnie ominęła ta atrakcja wyboru położnej, wie pan. Natomiast chcę, żeby zakończyć to, co powiedziałem. No, ja sobie zdaję sprawę... Położna, panie senatorze, jak WZ-ka są obowiązkowe, bo nasz zakład walczy, wie pan, o złotą paterę. Kończąc... Ja chcę tylko powiedzieć tak. No, sieć szpitali powiatowych była jednak budowana w trochę innych czasach. Dzisiaj każdy ma samochód. No, żaden system opieki zdrowotnej nie wytrzyma finansowania szpitali z tymi samymi oddziałami, co 16 kilometrów. Czyli co, centralizacja w ogóle placówek służby zdrowia, czy nie? Znaczy, żeby była jasność, ja nie mówię tutaj o programie PSL-u. Wszyscy wiedzą, że rozmawiam z senatorem Janem Filipem Libickim, który był praktycznie już wszędzie, a teraz jest w PSL-u. No ja, to jest moja ósma partia. Tak, no, dopiero. Pan nie powiedział ostatniego słowa. A nie, no mam nadzieję, że powiedziałem. Mam nadzieję taką. Dobra, centralizacja czy nie? Nie, znaczy ja uważam, że należałoby po prostu zastanowić się nad tym, czy nie należałoby szpitali powiatowych oddać na przykład samorządowi wojewódzkiemu, który nie byłby tak mocno związany tą kwestią wyborczą przy jakichś ruchach racjonalizacyjnych. Rozumie pan, o co mi chodzi? Ja tak. Myślę, że słuchacze też. Senator Jan Filip Libicki, bardzo dziękuję panu, panie senatorze, a państwa zapraszam na wspólną konferencję prasową. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pierwszej prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szanowna pani profesor, szanowny panie ministrze.